Witam, tu Jewichu 1993, to jest kolejny odcinek Fortress Crafta, więc zawsze zaczynam od więc, ale dobra. Mamy zrobionego znowu ponownie Spiderbota tutaj w tym miejscu, daleko od bazy, może nie tak daleko. Oraz skończyliśmy, ja skończyłem robić do końca już nasz bas na sztabki do produkcji chopów, tak? Więc to jest zrobione i automatycznie się robi. Zrobiłem parę badań, w tym też badanie na orbital to coś orbitalnego. Orbital Energy Transmitter Component, więc będziemy musieli to zrobić prędzej czy później. Na razie się nie spieszę do tego. I mamy tutaj wieżyczki T4, które wymagają niestety Exceptional Organic Lens. Więc potrzebuję 27 takich właśnie bloków, czyli potrzebuję 54 organic lensy. To jest trochę drogie, ale to jest tanie. To jest trochę drogie. Tak, zrobiłem też już naszą tutaj windę do biomasy, idzie to na sam dół, za chwilę pokażę jak to wygląda. Jeszcze nie mamy jedynej rzeczy, czyli kryształu tutaj. No ale cóż, w ogóle to miejsce by było idealne, gdyby tu kryształ był. To jest miejsce... Czekaj, tam jest kopalnia nasza. Ty, może tutaj by było? I wtedy to bym podłączył od razu tutaj i tu się właśnie produkują... O nie. Tu się właśnie produkują kloki. Krystal kloki. Ale to nie jest aż takie ważne. I teraz Jezu wrócił. Jak cię dawno nie widziałem. No jak, no co jest? Gdzie byłeś? On chyba w kosmosie był. Gwiazdy zwiedzałeś? Nie było go naprawdę. I musiałem odpalić ponownie grę, żeby się pojawił. Masakra. Nie wiem gdzie on ten... A ulepszenie Spiderbota tam też wrzuciłem. Już czeka na odebranie. Chodzi o te blastery czy coś, to drugie ulepszenie. Atakują mnie przy okazji, tutaj mamy właśnie biomasę, ona tutaj trafia i tutaj produkuje się paliwo. Mamy tu paliwa pełno. Jeden hopper, drugi, trzeci, czwarty, pięć hopperów pełnych paliwa. A nie mamy jeszcze turbin. Cały czas czekam na to, żeby nagrywać, żeby właśnie turbiny zrobić. Tak, bo dzisiaj będziemy robić turbiny właśnie. Dzisiaj właśnie będziemy robić turbiny i będzie fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Dobra, chcę zacząć robić badanie Ultimate Power Grid, ponieważ to odblokuje nam te cztery baterie. Tak, to jest to? Nie, czekaj. To ja, nie muszę tego robić. Już to mam odkryte chyba. Nie jestem pewny. Tak, mam, więc to będziemy chcieli zrobić. Mamy dużo rzeczy. Więc możemy sobie te komponenty porobić. 27 tego potrzebujemy. I ten MK4 battery komponent będę chciał zrobić. No, będę jej potrzebował. Myślę, że tu. No, dopiero jak turbinę zrobię, ale tu będzie taki główny ten, bo tu do kopalni idzie. A! Zrobiłem jeszcze advanced teleportery, więc mamy 3. Jeden w Cold Caverns, trzeci to w Toxic Caverns i w bazie jeden jest. Żeby łatwiej się poruszać wszędzie. Żebym to i gdzie ty teraz znowu idziesz? A, idziesz bronić, dobra, wziąłeś ten? Chyba wziął? Wziął blaster czy nie? Mam pełno czopów. To jak ja nie muszę tego robić, czekaj, jak nie muszę tego robić, to mogę zrobić... tu jest Orbital Railgun, to jest nowa rzecz. Tak, wziął. Możemy zrobić Advanced Power Defense i Spiderbot Defense. Ja. Odkryjemy to. A ty broń! A teraz to możesz... latać! Dobra, chcę na dole wam pokazać, jak wygląda sytuacja. Toxic Caverns. Te czarne te po bokach, jak to się teleportuje, to przez to, że FOV mam ustawiony dosyć duży. Mam FOV 97.
I teraz tak, tutaj mamy rurki, tak jak mówiłem, że będą rurki, mamy tureta na wszelki wypadek, nie wiem czemu. Nie wiem, czy majdonki się pojawiają na tym, ale dobra. No i tutaj mamy 6 hopperów, jak zawsze, czekające no, na odbiór. I to wszystko ładnie działa. Wszystko jest ładnie, tutaj pięknie. 3 pełne rury. Chcę zabrać jeszcze... Chcę iść jeszcze do Cold Caverns. I chcę trochę kryształów zabrać. Bo na razie nie mam tutaj windy, a muszę zrobić prędzej czy później, jak najszybciej. No i wracamy do bazy. Uwielbiam te teleporty. To jest taka przyjemna rzecz. Gdzie ja tutaj to miałem? Tego nie potrzebuję. Damy. Nie. Tak. I muszę to tu wrzucić. Dobra. Więc teraz robimy turbiny. Więc będziemy chcieli zrobić turbiny, więc będziemy potrzebowali dużo więcej tego. Okej, okay, turbiny, turbiny, dajcie mi turbiny. Teraz tak, tych potrzebujemy. Tego potrzebujemy 3 na 3, czyli 9 na jedną turbinę. A tego potrzebujemy chyba 4. 4 na 3. Czyli potrzebuję 36 tego. No to mamy tak. Chcemy zrobić teraz tylko jedną turbinę? Na razie jedną. Bo advanced machine bloki mi się tworzą. 36. I 9. Dobra, teraz gdzie postawimy te turbiny? To jest pytanie. Gdzie je postawimy? Gdzie je postawimy? Gdzie je postawimy? Gdzie jest blok? Tu jest. Okej, chyba myślę, że tu gdzie jest paliwo jest dosyć. Chociaż tu też jest paliwo, ale tu będzie okej. Więc zrobimy tutaj trochę małe przedłużenie. Bo będę potrzebował trochę więcej tu miejsca. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu będą turbinki. Oczywiście tu węgiel nam przeszkadza, ale to nie jest jakiś tam problem wyjątkowy. Hops. Hops. Dobra, teraz tak. Turbiny. One będą ustawione trochę wyżej. Oczywiście. Nie będą na samym dole. Bo są niebezpieczne. Myślę, że tu może być. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na tej wysokości? Ja nie powinno być żadnego problemu. Nie zabiję mnie tu. Chyba. Tam trochę wyżej. O, tyle. Więc tu. Tak. I to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa. Z przodu wolne miejsce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z przodu jedno wolne miejsce, czy jeszcze dwa. Okej. Teraz tu. Teraz tu. I teraz tu. I tu. Idealnie. Dobra. Ups. Dobra. Mamy miejsce na turbiny. Okej. Teraz jeszcze tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Mamy miejsce na turbiny. Teraz tylko musimy zrobić te turbiny. Więc bierzemy ciebie. I
Zaczniemy od tego miejsca, myślę. Raz, dwa, trzy. I wtedy tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Czy to nie było tak? Czekaj, to jest ten blok? To jet ga... Ty czekaj, czy ja coś źle zrobiłem? Czekajcie, bo ja teraz byłem pewny, że to tak się buduje, ale z jakiegoś tam powodu chyba nie. Chyba to się nie tak buduje. Jak się robi turbiny? 3 z wysokości, 4 na 3. Baza. No dobrze zrobiłem. No tak. Intake. 3 na 3, vertical shape. No dobrze jest. O co chodzi? No dobrze jest. Może jeszcze raz postawię? O, proszę bardzo. Zaczęło działać. Więc tu to będzie wsysać. I tak dalej. Zrobimy sobie może małe coś. Bo chcę tutaj mieć miejsce, że... O, tu uważaj. Niebezpiecznie. Crafting. Więc tak. Tu jest niebezpiecznie. To jest strefa turbin. Nie wolno tutaj skakać. Znaczy tu niby pod tym można, ale chodzi już o sam fakt, że to jest strefa turbin i nie chcemy tutaj za bardzo tańczyć w powietrzu. Strefa turbin. Turbiny aktualnie, bo jest tylko jedna turbina. Ale to tam jest mały problem. No dobra. Mamy to i teraz baterię potrzebujemy. Bateria będzie od dołu czy od góry? Jeżeli zrobimy na dole baterię, no to okej, może będzie na dole bateria, ale czy to będzie dobry pomysł? Możemy zrobić baterię... I jaki odstęp chcę mieć do tego? Jeżeli zrobię tu baterię, bo ja bym chciał duże baterie wykorzystywać, a nie te. To są pyrtki. To są pyrtki. Do końca. Chcę to. Tylko jak? Gdzie? Kiedy? Zrobić odstęp tutaj? Czy to pasuje? Pasuje? Czy można na tym zbudować? Nie wiem. Jeżeli bym na tym zbudował, no to niby jest ok. Wtedy buduję jeszcze jedno. No niby może być. Nie jestem pewny. Bo ogólnie problemem jest tutaj to, że jak użyję tych bloków, tych MK4 baterii komponentów tutaj, to będę miał mniej miejsca na turbiny. Oczywiście mogę bardziej w lewo iść albo w górę iść, ale sam fakt, już chodzi o sam fakt. Na dole jest idealne miejsce pod to. Bo nie będę robił żadnych tych, po prostu podłączę do turbiny i już. I do każdej turbiny będę to podłączę? Nie jestem pewny co do tego, czy do każdej turbiny to podłączę. No bo to będzie taki trochę overkill. A nie wiem. Zdecyduję, zawsze mogę poprawić, zmienić po swojemu. Ej, co jest? 27 to było 3 na... O, 3 na 3. Tak. No, jest bateria, jest turbina. I teraz tu jest problem kolejny, bo jak podłączę drugą turbinę, no to... Chyba, że zrobię jeden tu, drugą baterię tu.
I one będą podłączone tutaj między sobą? Może, 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 może. Dobra, podłączymy turbinę, żeby działała. Nie, zrobimy jeszcze jedną. To jest za mało. Poproszę jeszcze jedną turbinę. Bardzo proszę. To jest 36. I tu jest 9. Gdzie ja będę na jednej turbinie zatrzymywał się? To jest... To tak nie działa. Jeden odstępu zrobimy. Chyba jeden odstępu. Ja jeden odstęp. Multiblock się nie formuje chyba przez to, przez super, przez Builder Wand. Ale to tam nie jest problem. I teraz tak, potrzebuję tu hopera. Hopera tu. Ja. I to będzie dodane, nie wiem. Jak ja wtedy zrobiłem to? Pamiętam już, pamiętam. To zrobimy tak, jak robiłem to kiedyś. Czyli... to tu pociśniemy belta. Nie tego. Do tego miejsca. I za każdym razem, kiedy będzie tutaj miejsce na turbiny, no to wtedy splitter się postawi i będzie dobrze. Teraz tak, tutaj musimy wrzucić... No i tak pewnie będzie większe. Na początek takie jest. Ulepszenie tego, zwiększenie tego to jest chwila. Teraz tak, chcę tu zabrać stąd. W dół. To będzie leciało sobie tu. Nie. No i nie mam tych. Ojoj. Belcików. Teraz oczywiście tutaj się to nie podłączy. Mowa tutaj o tej turbinie, więc z racji tego zrobimy tutaj zwykłą baterię. I postawimy tutaj to i damy lens. Okej. Dobra, to leci i powinna turbina zacząć działać. Nie latajmy tu. Tylko chcę tu ustawić remove only. I jeszcze puste te będą lecieć, więc tu od tyłu, tak jak kiedyś to zrobiłem. Add only. I to będzie wyciągnięte też z tyłu. Już turbiny działają. No tak, zablokowałem się na tym. Chciałem jetpackiem latać. O. Turbiny są niebezpieczne. Naprawdę niebezpieczne.
Dobra, to jest jakoś tutaj zrobię. To ma lecieć gdzieś tam, ale to za chwilę się zrobi. Na razie tu nam hopper. Dobra, no to tak. Te turbiny działają, energia leci. Zobaczmy tylko. Energia. No, ten lens chyba trochę nie wyrabia. Trochę bardzo. Ale mamy prąd. Możemy ten prąd dać do. Skoro to nie wyrabia. To postawimy 3. No teraz wyrabia. I teraz chcę to transportować, tą energię. Do. Tutaj będzie kolejna duża bateria. Zobaczmy. To. Bateria. 27 potrzebuję i nie mam już. Crafting. Czekaj, 90 zrobiłem, okej. Okej. Teraz tak, tego nie potrzebuję już. Zrobimy porządek tu. Dobra. Tego już nie potrzebuję też. Dobra. I teraz tu jest teleporter. Zobaczmy, czy będzie ok. Jeżeli tu zaczniemy budować. Raz, dwa, trzy. Jeden w górę bym to zrobił. Teraz tutaj jeden w tą stronę. I ten teleporter by musiał dotykać tego, ale wydaje mi się, że będzie tak dobrze. Zawsze mogę potem przestawić. No dobra. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Lens. To się ładuje. I teraz tutaj jedna bateria. Znaczy jeden ten. I tu drugi. Lensów tutaj już nie dam. No okej, mamy takie fajniejsze miejsce na energię. Teraz możemy tutaj ładnie myśleć. Super. Turbiny wyrabiają. Czemu ty się kręcisz tak wolno? A, bo tu jest pełna energia. Okej. Oczywiście tu lensy lepsze muszę wrzucić, ale nie mam ich. To są najlepsze, jakie mam aktualnie. Jak ja to zrobię potem? Hmm.
No to jeżeli ja bym zrobił jeszcze na górze kolejną baterię taką. Dwie turbiny chyba na razie wyrabiają, nie? Power per second, wow. 1700. Nie no, wyrabia to, spokojnie. Teraz bym chciał wtedy zrobić jeszcze clock overclocker. Clock overclocker, dobrze powiedziałem? Chyba dobrze powiedziałem. Clock overclocker, o. Gdziekolwiek on jest. O, improved cargo lift. Będę chciał. Plasma head charger. Będę chciał, ale na razie nie mam tego. No dobra, zrobimy to już. Odkryjemy to. Overclocker. O. Maker. Resin. Ja nie mam resinu. Fuck. Dobra, widzicie co? Zmiana planów. Idziemy robić farmę resinu. Więc tu mamy nasz cały resin. No, bocik strzela. Po 500. W dupę mu strzela. Okej, okay, nie wiem czemu, ale okej. Okay. Może być. Chcemy tu obudować to. Zdecydowanie. Tylko, że to trochę takie... Wolałbym wybrać takie... Dobra, obudujemy to. I zrobimy tu farmę. To jest reinforced rock. Nie powinien resin przez to przechodzić, dlatego obudujemy to. Okej. Okay. Tu będzie forma resinu. My się tu nie będziemy bawić. Nie wiem, czy mi pasty wystarczy, bo to jest dosyć drogi blok. Po 8 chyba kosztuje. A pasty mam 20 tysięcy jeszcze. A teraz? 20 tysięcy też, ale mniej. Nie muszę chyba dokładnie tu obudować. Wystarczy, że górę obuduję i... I będzie good. Tak mi się wydaje. Myślę, że będzie ok. Najważniejsze jest góra. No ale jeszcze bym zapomniał, że chcę turety postawić w tamtym miejscu, gdzie jest ta duża bateria. I jeszcze tu musimy postawić dużą baterię i tak dalej. Więc turety sobie... O właśnie, zrobiłem też badanie nowe. Zobaczymy co odkryłem z tego. A z tego odkryłem... gdzie jest Spiderbot? Gdzie jest... O, jest Particle Rifle. I to jest chyba tyle. Jeżeli chodzi o Spiderbota. Zobaczmy... To jest ten... Ten fajny... Gun. I drogi. Ojej, o nie, 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 nie. Dobra. Na razie tego nie zrobię, ale dobra. Chcemy badać... Nie wiem, chyba bulk miner upgrades. Why not? Mogę badać co chcę. Turety. Robimy dużo MK3. Crafting. Okay. I postawimy je tu. Tu. One tam coś to będą bronić, ale jeszcze będę chciał chyba wyżej postawić jakąś baterię. I teraz jakby tam doprowadzić energię? To jest pytanie.
Chyba będę musiał zrobić jakieś miejsce, takie coś do energii. Ale nie wiem co. Tu w górę pójść z energią? Tak. Będę chciał. Czyli... Czyli... Będę chciał tutaj zrobić kolejne trzy... te. Oczywiście lensy wrzucimy. O, nie ten. On jest słaby. To za chwilę wrzucimy lensy. Najpierw zrobię to. I to jest... Gdzie jest środek teraz? Pytanie. Tu jest środek. To jest środek? Wyżej. Wyżej. Ta wysokość może być. Ona jest zadowalająca. Odrobinę wyżej. Dobra. I tu zbudujemy kolejną baterię. No i może skończymy w tym miejscu odcinek, ja będę kontynuował od tego momentu dalej. Tak, bo będzie za długi. Tak więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie i pa pa!